Jesteś? Jestem. Prądu nie ma, weź coś zrób. Czas cię goni czy co? Zaraz naprawię. Czas zawsze trzeba poganiać, a ludzie prądu nie mają. Zrób tak, żeby było dobrze. Usiądź, zrobię ci herbaty. Cześć, muszę ci koniecznie coś opowiedzieć. Moment, raz cię goni, czy co? To może ja wrócę z drugą herbatą. Chyba coś ty narobiła. A po co mnie poganiałaś? Czasu. Wolno poganiać. Wybacz, ale musiał nam się zapętlić czas, więc jesteś tutaj trochę zbędna. Dlaczego ja? To ty jesteś tutaj nadmiarowa. Okej, sprawdźmy, kto należy do tego czasu, a kto nie jest u siebie. Jaki mamy rok, dzień, miesiąc? 23 października 2021. O, u mnie też. Poczekajcie. A kto jest obecnie premierem? Kogo to obchodzi? No dobrze. Powiem wam prawdę. Nie nazywam się Ewa Piorun. Choć jestem Ewa i pierwsza kobieta. Ale kto właśnie wymyślił takie nazwisko dla elektryka? Jestem pomiją czasu. To najgorsza fucha całego wszechświata, pilnowanie czasu. Czasu nikt nie szanuje. Wszyscy chcą przyspieszać, wszyscy chcą pędzić, wszyscy się sprężają, gonią, gnają. Czas to pieniądz. Tfu! Czasu nie wolno ponaglać. Bo wtedy zdarzają mi się błędy. Dzięki. Zaraz zobaczymy, gdzie wasze odpowiedzi się różnią. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił właśnie skierowanie do Sejmu programu Prąd Plus. W jego ramach każda rodzina będzie miała przydział przynajmniej jednej godziny elektryczności dziennie. Prezydent Donald Tusk zapowiedział, że nie podpisze takiej ustawy. Polskim rodzinom należy się program Prąd 2 Plus, dwie godziny prądu dziennie. O kur... to nie są moje czasy! No dobrze, odkręcamy. Ty wracasz do linii czasowej, gdzie już żeście wyczerpali prawie wszystkie źródła energii. Ty wracasz do czasów, gdzie prąd nadal jest dostatecznie duży. Ale wasze linie niedługo
się przetną. No dobrze. Na mnie już czas. Przepraszam, nie wie pani może, jaki jest czas? Zacznijmy od tego, moja droga. Czas jest kobietą. Słońce w czapie, powolutku wejdę spać. Wiatr zakręcił, ukazując czasu w ślad.